We wtorek 20 lutego na terenie gminy Świerklany i Wodzisławia Śląskiego odbył się strajk rolników i myśliwych. Nie zabrakło również grupy ze Śląska Cieszyńskiego. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację w sektorze rolniczym, zwłaszcza w kontekście wymagań, które narzuca Unia Europejska, oraz żądają blokady napływów płodów rolnych z Ukrainy. Daszbur, Tomek Pieczonka, Koło Łowieckie Bażant Dzięgielów. No zebraliśmy się tutaj, ponieważ trzeba wspomóc rolników, w tym mamy postulaty praktycznie wspólne z rolnikami, żeby nie przyjmować Zielonego Ładu, ponieważ to utrudnia gospodarkę zarówno rolnikom, jak i myśliwym. Skrzyknęliśmy się, tak mogę w cudzysłowie powiedzieć, w ciągu 2-3 dni. Jest tutaj nas dzisiaj blisko 300 osób, także więcej nawet niż spodziewaliśmy się. Rolników jest około 500. Protest nasz będzie polegał na blokowaniu 2 przejść tutaj w okolicach ronda w Świerklanach dla pieszych. Protest będzie trwał do 16:00. Przedstawimy za moment, bo praktycznie otwieramy ten protest za moment. Przedstawimy swoje postulata, więc głównie to jest odejście od polityki Zielonego Ładu. Chcemy, aby łowiectwo i sprawy związane łowiectwem znalazły się w resorcie rolnictwa. No i co? Chcemy normalności, chcemy, żeby nam po prostu tej normalności nie odbierano. Działamy zgodnie z prawem łowieckim, wykonujemy wszelkie obowiązki wobec prawa, wykonujemy plany łowieckie i realizujemy przy tym własną pasję z własnych środków. Nikt nam na to nie daje pieniędzy, także jesteśmy prawdziwymi społecznikami, a część osób, niewielkich grup społecznych próbuje nam narzucić swój światopogląd. Temu się sprzeciwiamy. Barzan Dzięgielów, moje to jest ziemia cieszyńska, no to jest 27 osób. Generalnie te nasze koła to tak około 20-30 osób liczą, do 40 może niektóre. Jest to oddolny protest, rolnicy są także niezależnie, bez poparcia jakiegoś związku zawodowego. Jest to też oddolna inicjatywa rolników, także w ten sposób to wygląda. W całej Polsce spontanicznie, tak można powiedzieć, w ciągu 3-4 dni się zebraliśmy. W całej Polsce blisko 100 tych protestów rolniczych, a na 30-40 wspomagają je myśliwi. To znaczy, jako prawdziwi społecznicy nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę u pana ministra Dorożały. Biorą tam udział niektóre małe organizacje społeczne, jak Niech Żyją, i próbują po prostu narzucić swój światopogląd, a temu się sprzeciwiamy. Jest nas w Polsce blisko 130 000 i to jest dość duża grupa osób, którzy realizują swoją pasję zgodnie z prawem i za własne pieniądze. Kolejny protest za 2 dni jest w Czechowicach, Dziedzicach. Oczywiście jest mapa, będzie podana w całej Polsce, tych protestów będzie więcej. Na tym jednym proteście na pewno dzisiaj się nie skończy. Nie wiem jak przyszły tydzień, wiem na pewno, że u nas w regionie Czechowice, Dziedzice będą w czwartek o 10:30 przejazd samochodami terenowymi. Też wspomagamy rolników w tym dniu. Proszę tutaj na Śląsku Cieszyńskim o przychylne traktowanie myśliwych. Szanujemy wszystkich, dziękuję rolnikom, którzy nas wspomagają, a my się też rolnikom zawsze odwdzięczymy. Dziękuję bardzo. Daszbur. Organizowaliśmy też parę strajków. Dzisiaj przyjechaliśmy wspomóc tutaj kolegów w strajku myśliwych. Wszyscy jesteśmy razem ponad podziałami, walczymy z Zielonym Ładem przede wszystkim i niekontrolowanym napływem zboża, niestety, z Ukrainy, które wykańcza nasze gospodarstwa. Nie mamy gdzie sprzedać zboża. Taka jest nasza sytuacja i dlatego tutaj jesteśmy, w tym miejscu. Jakieś tam starania były poczynione, nie ukrywam. Były tam jakieś nam propozycje przedstawiane. Nas to nie urządza. Cały Zielony Ład musi iść do kosza. Niestety, z tego nie da się nic wyjąć. Nie da się nic z tym zrobić. Taka sytuacja. 22 o godzinie 12:00 nasi koledzy z Czeskiego Cieszyna i okolic, rolnicy tak samo, organizują protest, na który zostaliśmy my jako zaproszeni, żeby ich wspomóc, żeby zrobić protest międzynarodowy. Z tego co dostałem informację, będzie się odbywał ten protest na drodze koło Castoramy w Czeskim Cieszynie. Tam jest taki węzeł, tam jest rondo, na tym tam mamy, taką informację dostałem, a dokładne informacje jeszcze dostanę dzisiaj wieczorem, więc będę mógł kogoś poinformować o tym. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.